Ryszard Gromadzki, witam i zapraszam na wieczorne wiadomości Telewizji Republika. Fajnie się wraca i mi się podoba w szkole. Wszystkiego dobrego i niech szkoła będzie waszym dobrym życiem. Ponad 4,5 miliona uczniów rozpoczęło dziś nowy rok szkolny. Chaos, który PiS wprowadził w edukacji przez swoją deformę, zmusza nas do tego, żeby podjąć kroki. Rafał Trzaskowski opowiada, że będzie rozliczać aferę reprywatyzacyjną. Jak? Z tymi ludźmi, którzy dopuścili do tej afery? Patryk Jaki będzie gryźć trawę, będzie robić wszystko, żeby uzyskać głosy wyborców niezdecydowanych i niechodzących normalnie na wybory. I mam jedno marzenie, żeby na stulecie odzyskania niepodległości Warszawa była uczciwa. Iskrzy w kampanii wyborczej w Warszawie. Patryk Jaki i Rafał Trzaskowski idą w sondażach łeb w łeb. Przesłuchanie Donalda Tuska przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold zostało przełożone na 5 listopada, poinformowała przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman. Witaj szkoło, ponad 4,5 miliona uczniów rozpoczęło dziś nowy rok szkolny. Rok szczególny, bo przypadający w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Rok szkolny 2018-2019 to także kontynuacja reformy systemu edukacji i zapewne rok napięć płacowych wśród nauczycieli. Bartłomiej Janicki. Wakacje mają to do siebie, że zawsze trwają krótko i kończą się w najmniej odpowiednim momencie. Początek szkoły ma dla uczniów słodko-gorzki posmak. Fajnie się wraca i mi się podoba w szkole. A co najbardziej ci się podoba? WF. Jest źle. A dlaczego? Ponieważ nie chcę mi się wracać do szkoły. Nie chcę mi się też kończyć o 16:15. W tym roku w sfinansowaniu wyprawki wielu rodzicom bardzo pomógł rządowy program Dobry Start, w ramach którego mogli uzyskać po 300 zł wsparcia na dziecko. Wydaliśmy wszystko, przydało się, rzeczywiście są super plecaki, wszystkie zeszyty, jakie sobie tam wymarzyli, z jakimi napisami też sobie wymarzyli, piórniki, te wszystkie przybory szkolne, kredki, rzeczywiście wydaliśmy ładnie całą kasę, więc trochę nam to ułatwiło życie. No, zmieściliśmy się ze wszystkimi wydatkami w tej wyprawce, także to był dobry strzał. Życzenia wszystkim uczniom przekazał premier Mateusz Morawiecki, który wziął udział w inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Informatyczno-Budowlanych w Żorach w województwie śląskim. Wszystko można człowiekowi odebrać, plus tego, co ma w głowie i w sercu. Więc obyście jak najwięcej w tych głowach i w sercach mieli. Wszystkiego dobrego i niech szkoła będzie waszym dobrym życiem. Tego wam życzę. Nowy rok szkolny będzie kontynuacją reformy systemu oświaty. Szefowa resortu edukacji Anna Zalewska potwierdziła też podwyżki płac dla nauczycieli. W ciągu roku, 9 miesięcy, nauczyciele średnio otrzymają podwyżki 1000 zł, a za 3 lata będą mieć bardzo duże dodatki za wyróżniającą pracę. Jednym z bardziej kontrowersyjnych działań podjętych w ramach reformy systemu oświaty była postulowana przez wielu rodziców likwidacja gimnazjów. Wbrew argumentom przeciwników reformy, wygaszanie gimnazjów dokonuje się bez większych turbulencji. Dzieci, które obecnie chodzą do klasy siódmej, były uczniami tej szkoły. Myślę, że dla nich i dla rodziców, ale też dla nas, nauczycieli, jest to bardzo takie płynne przejście, kiedy rodzice mają do nas zaufanie, kiedy dzieci znają nas i nasze oczekiwania. Myślę, że w tej szkole udało się to świetnie. W naszej szkole została 8 klasa i wiadomo, ta liczba uczniów się zwiększyła. No i na to nikt nie wymyślił dobrego lekarstwa. Poza tym, że no, trzeba po prostu rozbudować budynek szkoły, tak? I w tym kierunku zmierzamy jako rodzice, tutaj wspieramy dyrekcję i rozmawiamy z władzami dzielnicy, żeby taka rozbudowa była możliwa. Rok 2018-2019 będzie ostatnim, w którym odbędzie się egzamin gimnazjalny. Za rok z polskiej szkoły znikną klasy gimnazjalne. Po raz pierwszy odbędzie się również egzamin ósmoklasisty. Też jest fajnie. Bartłomiej Janicki, Telewizja Republika. Niespełna 50 dni pozostało do pierwszej tury wyborów samorządowych. Najbardziej zacięta walka toczy się w stolicy, gdzie rywalizują Patryk Jaki, kandydat Zjednoczonej Prawicy, i Rafał Trzaskowski, reprezentujący Platformę Obywatelską. Kolejny dzień kampanii w Warszawie obserwowała Marta Szramowska.
Nowy tydzień kampanii przed wyborami samorządowymi kandydaci ubiegający się o prezydenturę Warszawy rozpoczęli od prezentacji swoich pomysłów na poprawę systemu edukacji w stolicy. Jeżeli zostanę prezydentem miasta stołecznego Warszawy. Patryk Jaki, kandydat Zjednoczonej Prawicy, zapewniał dziś, że jako prezydent Warszawy będzie starał się poprawić stan bezpieczeństwa w szkołach. Rodzice będą pewni, że ich dzieci będą bezpieczne w placówkach oświatowych, to po pierwsze, a po drugie zainwestujemy dodatkowe środki w rozbudowę świetlic. Ale to nie wszystko. Będą się uczyły dodatkowego języka, będą uczyły się muzyki, będą pracowały również, będą rozwijały swoje inne umiejętności. Chaos, który PiS wprowadził w edukacji przez swoją deformę, zmusza nas do tego, żeby podjąć kroki. Program edukacyjny przedstawił dziś również Rafał Trzaskowski, kandydat na prezydenta Warszawy Koalicji Obywatelskiej. Trzaskowski obiecał nauczycielom podwyżki wynagrodzeń. Dodatkowe 350 zł dla każdego nauczyciela kontraktowego w Warszawie i 250 zł dla każdego nauczyciela stażysty. A oprócz tego chcemy stworzyć specjalny program stypendialny, 1000 zł stypendium naukowego dla wybitnych nauczycieli. Według Trzaskowskiego lepsze płace pomogą rozwiązać problem niedoboru nauczycieli w stołecznych szkołach. To, co spędza nam sen z powiek w Warszawie i we wszystkich innych samorządach, to kumulacja roczników. Szanowni Państwo, afera reprywatyzacyjna. Jan Śpiewak, kandydat na prezydenta Komitetu Wygra Warszawa, po raz kolejny skupił się na dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Niedawno Platforma Obywatelska ogłosiła listy do Rady Miasta i na tych listach znaleźły się osoby, które wielokrotnie głosowały w interesie mafii reprywatyzacyjnej, które głosowały za likwidacją gimnazjum na Twardej, które głosowały za tym, żeby pod Pałacem Kultury mafia wybudowała wieżowiec. Szanowni Państwo, ci ludzie dalej są na listach. Rafał Trzaskowski opowiada, że będzie rozliczać aferę reprywatyzacyjną. Jak? Z tymi ludźmi, którzy dopuścili do tej afery? W sondażach bez zmian. Trzaskowski i Jaki idą łeb w łeb. Według publicysty Marka Króla kandydat Zjednoczonej Prawicy ma duże szanse na wygraną w Warszawie. Zbliża się, proszę Państwa, rocznica. 100 lat od czasu odzyskania niepodległości. I mam jedno marzenie, żeby na stulecie odzyskania niepodległości Warszawa była uczciwa. Wielu warszawiaków, no tak może instynktownie będzie popierało Platformę Obywatelską, ale kiedy staną przy urnie, kiedy staną i będą mieli zakreślić konkretne nazwisko, to moim zdaniem nie zaakceptują tego totalnego złodziejstwa, które było w Warszawie przez dwie kadencje, gdzie w zasadzie rządziły mafie różne na czele z mafią reprywatyzacyjną. I myślę, że jednak ten taki zdrowy instynkt społeczny spowoduje, że Patryk Jaki, o czym jestem przekonany, wygra te wybory. Wiele wskazuje na to, że losy prezydentury w Warszawie rozstrzygnął się w drugiej turze wyborów. Patryk Jaki będzie gryźć trawę, będzie robić wszystko, żeby uzyskać głosy wyborców niezdecydowanych i niechodzących normalnie na wybory. Elektorat pisowski, prawicowy myślę, że może być spokojny. No, Rafał Trzaskowski podejrzewam, że nie wymyśli niczego nowego, będzie głównie atakował PiS. Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 października. Marta Szramowska, Telewizja Republika. Przesłuchanie byłego premiera Donalda Tuska przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold zostało przełożone na 5 listopada. Wcześniej planowane było na 2 października, czyli na niespełna 3 tygodnie przed pierwszą turą wyborów samorządowych. Małgorzata Wasserman, przewodnicząca Komisji do spraw Amber Gold, powiedziała dziś mediom, że nie chce wykorzystywać komisji do swojej kampanii samorządowej. Stąd taka decyzja, która została zaakceptowana przez prezydium komisji. Kolejny temat. Medialna burza rozpętała się po zajściu, do którego doszło w sobotę 1 września w trakcie państwowych uroczystości na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Zakłócające jej przebieg Magdalena Klim, znana aktywistka Komitetu Obrony Demokracji, została spoliczkowana przez Dominikę Arendt, pełnomocnik wojewody dolnośląskiego do spraw obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Komentarze w tej sprawie zebrał Bartosz Teodorowicz. Konstytucja! Kobieta zakłócała przebieg uroczystości, nieustannie wykrzykując "Konstytucja". W pewnym momencie podeszła do niej Arendt. Chcąc ją uciszyć, powiedziała do niej "Zamknij się, głupia babo". Sprowokowana zachowaniem aktywistki znanej z zakłócania m.in. wieców Patryka Jakiego, uderzyła następnie Klim w twarz. Komentatorzy wypowiadający się dla naszej stacji biorą w obronę Dominikę Arendt. To, co zrobiła pani Dominika Arendt-Wittrzen, było emocjonalne, było politycznie niepoprawnie, ale było reakcją na to, jak się zachowywał kot. Moim zdaniem jej dymisja nie powinna zostać przyjęta. Zaczęło się od pana Cyby i zamordowania pana
Rasiaka. I to tylko pokazuje, że taka agresja, taka mowa nienawiści w publicznym dyskursie prowadzi zwyczajnie do tego, że ludziom puszczają nerwy i dochodzi do przemocy. Pani Magdalena Klim przekroczyła granice przyzwoitości już bardzo dawno temu i wydaje mi się, że to był taki akt rozpaczy wobec całkowitej bierności służb. To, że ona została wyrzucona z pracy, dla mnie jest to porównanie absolutnie z okresem PRL-u, gdzie komuniści, dyktatura komunistyczna, jako jedną z bardzo dotkliwych opresji poza pozbawieniem wolności, wyrzucała z pracy. Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus zażądała od ministra spraw wewnętrznych Joachima Brudzińskiego wyciągnięcia konsekwencji w związku z tym zdarzeniem. Minister odpowiedział jej na Twitterze. Absolutnie potępiam spoliczkowanie zakłócającej po raz kolejny uroczystości państwowe agresywnej pani. Osoba, która uderzyła przedstawicielkę obywateli RP, została wylegitymowana przez polską policję. Odpowiedzią na agresję werbalną nie może być agresja fizyczna. Dominika Arendt niezwłocznie złożyła dymisję spełnionej przez siebie funkcji. Na Twitterze powstał ruch poparcia. Internauci pod hashtagiem Murem za Dominiką przesyłają ciepłe słowa pod adresem Dominiki Arendt, deklarując również pomoc prawną w procesie, który dziś kobiecie wytoczyła Magdalena Klim. Dominika Arendt od lat angażuje się w działalność patriotyczną. Była jednym z inicjatorów budowy pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego we Wrocławiu. Od lat udziela się też w stowarzyszeniu Inicjatywa Historyczna, propagującym polską historię. Sukces naszego państwa i narodu i nasz sukces indywidualny zależy też od tego, czy będziemy potrafili ze sobą współpracować, być ze sobą i rozmawiać. Mówił dziś w Jastrzębiu Zdroju premier Mateusz Morawiecki podczas obchodów 38. rocznicy podpisania porozumienia jastrzębskiego. Rocznicowe uroczystości przy kopalni Zofiówka zgromadziły tysiące uczestników wydarzeń sprzed 38 lat. I kolejny temat, przenosimy się za granicę. Dwaj reporterzy agencji Reutera zostali skazani na 7 lat więzienia w Mianmie. Prawdopodobnie to zemsta ze strony armii za ujawnienie przez dziennikarzy zbrodni popełnionych przez wojskowych na przedstawicielach muzułmańskiej mniejszości Rohingya w Mianmarze. Sąd w Yangon uznał dziś, że 28-letni Walon i 32-letni Jiosou, obywatele Mianmy, podczas prowadzenia dziennikarskiego śledztwa na temat sytuacji muzułmańskiej mniejszości Rohingya, złamali zasady etyki dziennikarskiej. Oskarżeni zapewniają, że są niewinni. Zostaliśmy niesprawiedliwie oskarżeni o złamanie ustawy o tajemnicy służbowej. To oszczerstwo. Postępowaliśmy zgodnie z etyką dziennikarską. Nie zrobiliśmy nic szkodliwego dla naszego narodu. Nie popełniliśmy żadnego przestępstwa, a mimo to sąd zdecydował o naszym skazaniu. Skazanym postawiono szereg zarzutów odnośnie rzekomo nielegalnego posiadania tajnych dokumentów państwowych. Zostaliśmy skazani m.in. za to, że dysponowaliśmy trasą przejazdu papieża podczas jego podróży do Mianmy i Bangladeszu, a także za posiadanie numerów kontaktowych dowódców Armii Zbawienia w Arakan oraz za publikację na Facebooku trasy przejazdu pierwszego wiceprezydenta Mianmy. Czy to sprawiedliwe? Szef agencji Reutera, Steven Adler, po skazaniu reporterów opublikował na swoim portalu oświadczenie, w którym potępił decyzję sądu. To smutny dzień dla Mianmy, skazanych dziennikarzy Reutera oraz mediów na świecie. To także krok do tyłu w procesie demokratyzacji Mianmy, który nie da się pogodzić z rządami prawa ani wolnością słowa i wymaga pilnego skorygowania przez rząd mianmański. Nie będziemy czekać, podczas gdy Walon i Jiosou cierpią z powodu tej niesprawiedliwości.
W najbliższych dniach zdecydujemy, jak postąpić w tej sprawie oraz czy między innymi ubiegać się o pomoc na arenie międzynarodowej. Phil Robertson, przedstawiciel Human Rights Watch na Azję, jest poważnie zaniepokojony despotycznym działaniem władz Mianmy. Ci dwaj mężczyźni zostali skazani na więzienie po prostu za wykonywanie swojej pracy. Jest to poważny sygnał dla pozostałych reporterów z Birmy, że jeśli przekroczą linię armii czy rządu, władze Mianmy mogą uczynić z ich życia prawdziwe piekło. Zdaniem Robertsona decyzja sądu uderza wprost w niezależność mediów w Mianmie. Stajemy teraz przed pytaniem o relacje z mediami. Czy ludzie będą unikać wszelkiego rodzaju krytycznych doniesień o birmańskim rządzie lub armii Mianmaru w obawie przed konsekwencjami? Jeśli władze Birmy są zainteresowane poszanowaniem praw człowieka, muszą także szanować wolność mediów. Skazanie dziennikarzy Reutera jest szeroko komentowane na świecie. Wolne media są podstawą pokoju, sprawiedliwości i praw człowieka dla wszystkich. Jesteśmy rozczarowani dzisiejszą decyzją sądu. 7 lat za informowanie o prawdzie. Wstrząsająca zniewaga wolnej prasy. Zostali skazani za badanie zbrodni. Oni zasłużyli na medale, nie na więzienie. Według agencji Reutera 2 września 2017 roku oddziały rządowe w Indin na zachodzie Mianmy dokonały bezprawnej egzekucji 10 mężczyzn. 3 miesiące później birmańska policja zaprosiła na kolację dziennikarzy Walon i Jiosou, którzy podjęli śledztwo w tej sprawie, na której przekazali im dokumenty o zabójstwie. Natychmiast po opuszczeniu restauracji mężczyźni zostali aresztowani z zarzutem nielegalnego posiadania ważnych i tajnych dokumentów rządowych dotyczących stanu Arakan i sił bezpieczeństwa. Zdaniem prawników dziennikarzy padli oni ofiarą zemsty za zdemaskowanie rządowej zbrodni na cywilach. Pora na naszą poniedziałkową rekomendację. Dziś polecam Państwu nowy odcinek programu Tomasza Ternikowskiego Starcie Cywilizacji. Początek, jak zawsze, o 21.30. Czy cuda istnieją? Czy można je wyjaśnić w sposób świecki? A może to wymysł religijnie nastawionego umysłu? O tym rozmawiam dziś z moimi gośćmi, a są nimi Tomasz Stawiszyński, publicysta TOK FM i kwartalnika Przekrój, i ojciec Ryszard Koczwara, franciszkanin konwentualny. To wszystko o 21.30. Gigantyczny pożar zniszczył Muzeum Narodowe Brazylii. Ogień strawił tysiące bezcennych eksponatów gromadzonych w placówce przez ponad 200 lat. Paulina Wilińska. To niepowetowana strata dla świata sztuki i kultury. Ogień strawił budynek Muzeum Narodowego Brazylii w Rio de Janeiro. Strażacy od rana walczą z potężnym pożarem ponad 200-letniego budynku. Władze muzeum nie mogą pogodzić się z tą katastrofą. Żal wyraził także prezydent Brazylii. To będzie niezapomniana dla Brazylii strata kolekcji Muzeum Narodowego. 200 lat pracy, badań naukowców zostało utraconych. Jednak wartość naszej historii nie może być mierzona zniszczeniem budynku, który gościł rodzinę królewską w czasie imperium. To smutny dzień dla wszystkich Brazylijczyków. Gmach, w którym znajdowało się Muzeum Narodowe, wcześniej służył jako rezydencja portugalskiej rodziny królewskiej. Wicedyrektor oskarżył władze kraju za brak zainteresowania sytuacją dawnego pałacu, twierdząc, że pomimo licznych prób muzeum nigdy nie otrzymało wsparcia władz publicznych i to doprowadziło do tragedii. Wszystkie archiwa historyczne, które trzymano w środkowym sektorze budynku, zostały całkowicie zniszczone. Stracone zostało 200 lat historii. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Nie ma też oficjalnej informacji o stratach, ale według przypuszczeń trzeba liczyć się z całkowitą stratą ekspozycji. Agencja AFP podaje, że pomimo szybkiej interwencji straży pożarnej, ogień strawił setki sal muzealnych i zniszczył wszystko, co stało na jego drodze. Pracowaliśmy tutaj nad edukacją z różnymi grupami z całego świata. To ogromna strata, brak mi słów. To jest strata dla całego świata, nie można tego odzyskać, nie ma takiej możliwości. Na szczęście nikt nie zginął, ale strat nigdy nie odzyskamy. Muzeum Narodowe w Rio de Janeiro zostało założone w 1818 roku i znajdowało się w nim ponad 20 milionów wartościowych eksponatów, w tym m.in. mumie, szkielet dinozaura znaleziony w regionie Minas Gerais oraz najstarszą ludzką skamielinę, czyli popularną Lucję, odkrytą w 1975 roku. W tym roku placówka obchodziła 200-lecie istnienia. Paulina Bilińska, Telewizja Republika. Czas na wiadomości sportowe. Weronika Jaskółka jest obok mnie. Witaj. Blamasz naszej reprezentacji piłkarskiej na mundialu w Rosji sprawił, że zainteresowanie reprezentacją wśród kibiców spadło.
I nie zmienia tego faktu nawet to, że obowiązki selekcjonera kadry objął Jerzy Brzęczek, tak? Bo dzisiaj podczas jego pierwszej konferencji prasowej. Dokładnie, tak. Jerzy Brzęczek jeszcze nie poprowadził reprezentacji Polski, ale za to już zaskakuje, czy to swoimi decyzjami i powołaniami, czy też wypowiedziami na konferencji prasowej. Teraz kibice w kraju liczą, że pozytywnie na boisku zaskoczą wszystkich podopieczni nowego szkoleniowca. Debiut Jerzego Brzęczka w roli szkoleniowca reprezentacji Polski zbliża się wielkimi krokami. Nowy selekcjoner będzie miał przed sobą bardzo trudne zadanie odbudowy drużyny po nieudanych mistrzostwach świata w Rosji, na których biało-czerwoni nie wyszli nawet z grupy. Pierwszy test i od razu głęboka woda. Reprezentacja Polski pod wodzą nowego trenera zmierzy się w wyjazdowym spotkaniu z Włochami w ramach debiutujących rozgrywkach Ligi Narodów UEFA. Ja myślę, że są różne etapy w każdej drużynie. W każdej reprezentacji, lepsze, gorsze. My na pewno będziemy starać się wyciągnąć wnioski z tego, co ewentualnie nie zadziałało, ale zaczynamy tworzyć gdyby pewną nową historię, również po części z nowymi ludźmi. I jedna kwestia będzie podstawowa, to żeby znowuż ten ogień tych zawodników, którzy tworzyli tą siłę w połączeniu z dopływem troszeczkę świeżej krwi, spowodował, że kibice znowuż zaczną nas szanować. Zdajemy sobie sprawę, że na dzień dzisiejszy to zaufanie ze strony kibiców jest zdecydowanie mniejsze. Po raz pierwszy Jerzy Brzęczek zaskoczył wszystkich przed tygodniem, gdy ogłosił listę powołanych piłkarzy na to spotkanie. Na liście tej pojawiło się 6 debiutantów. Miejsca w szerokim składzie nie znalazł natomiast żaden z piłkarzy Legii Warszawa. Niespodziewanie powołania nie otrzymali m.in. Dawid Kownacki, Łukasz Todorczyk czy też nawet Kamil Grosicki. Jeżeli chcemy się przekonać o przydatności poszczególnych zawodników, nie zrobimy tego w inny sposób, jeżeli nie zobaczymy ich na treningu. Jeżeli podejmiemy decyzję o ich występie, wtedy będziemy mogli określić, czy to jest ten poziom, który gwarantuje nam rywalizację z najlepszymi w Europie. Biało-czerwoni zmierzą się z Włochami w Bolonii już w najbliższy piątek, 7 września o godzinie 20:45. 4 dni później natomiast zagrają we Wrocławiu towarzyskie starcie z reprezentacją Irlandii. Weronika, zobaczymy, jak Polakom pójdzie podczas meczu z Włochami. Było, nie było, 4-krotnymi mistrzami świata, niegdysiejszą potęgą. Jeden z powołanych przez Jerzego Brzęczka jest Krzysztof Piątek, który robi prawdziwą furorę w meczach Ligi Włoskiej. To był bardzo udany weekend dla napastników reprezentacji Polski. Kolejnego już drugiego gola w nowym sezonie strzelił m.in. Robert Lewandowski i jedno trafienie ma na swoim koncie debiutujący Serie A Krzysztof Piątek. Poprawka. Trzy potrafienia. Nasz rodak w meczu z Sassuolo zdobył 2 bramki, jednak niestety nie pomogły one w sięgnięciu po zwycięstwo. Jego Genua ostatecznie przegrała spotkanie 3-5. Były piłkarz Krakowi wraz ze swoją Genuą mierzył się na wiecie z Sassuolo. I to właśnie nasz rodak jako pierwszy w 27 minucie meczu otworzył wynik spotkania. Niestety dla niego gospodarze jeszcze przed przerwą zdołali zdobyć aż 4 gole i tym samym wyszli na 3-bramkowe prowadzenie. Po zmianie stron kontynuowali swoją znakomitą grę i strzeli bramkę numer 5 i stało się niemal jasne, która ekipa tego wieczoru zainkasuje komplet punktów. Goście z Genui jednak nie poddawali się i ambitnie walczyli do końca. Bramkę na 2-5 zdobył Pandew, zaś pod koniec meczu kolejne trafienie na swoim koncie zapisał Krzysztof Piątek, który tym samym zmniejszył rozmiary porażki. Gol ten był jednak tylko na pocieszenie. Genua przegrała ostatecznie 3-5 i po 2 spotkaniach plasują się dopiero na 15 lokacie. W ramach 3. kolejki Serie A grali również pozostali reprezentanci Polski, to nawet w bezpośrednim pojedynku. Sampdoria, w barwach której grają na co dzień Bartosz Bereszyński, Karol Linety oraz Dawid Kownacki, mierzyła się z Napoli, w którym w pierwszym składzie zagrali Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. Ostatecznie jednak żaden z Polaków nie wpisał się na listę strzelców. Jako jedyny udział przy bramce miał za to Bartosz Bereszyński. Były piłkarz Legii Warszawa zaliczył końcowe podanie do Quagliarelli, który popisał się takim oto fantastycznym trafieniem. Sampdoria niespodziewanie pokonało siebie Napoli aż 3-0 i była to pierwsza wygrana tego zespołu w nowym sezonie. Napoli natomiast zaliczyło pierwszą porażkę, przez którą spadło w tabeli na 5. lokatę. Ależ uderzenie. Całe szczęście, Weronika, że Fabio Quagliarella nie został powołany na mecz z Polską najbliższą sobotę. US Open, no tutaj już faza turnieju jest taka, że zaczęło się decydować, kto będzie rywalizował o najwyższą stawkę. Tak, US Open wkracza w decydującą fazę. Zarówno w rywalizacji panów, jak i pań znamy już połowę ćwierćfinalistów. W męskiej drabince do m.in. Rafaela Nadala i Dominika Thiema dołączył minionej nocy Juan Martin Del Potro. W żeńskiej drabince zaś po pewny awans do najlepszej 8 sięgnęła Serena Williams.
Juan Martin del Potro to mistrz US Open z 2009 roku. Argentyńczyk minionej nocy na kortach Flushing Meadows zmierzył się z Chorwatem Borną Coriczem. Swojemu rywalowi nie dał nawet najmniejszych szans i zasypał go gradem ciosów. Dominował i kontrolował przebieg rywalizacji w każdym secie i ostatecznie zwyciężył w nieco ponad 2 godziny 6-4, 6-3, 6-1. W tym czasie zaserwował aż 9 asów, wykorzystał 5 z 14 breakpointów, posał 33 zagrania kończące i łącznie zdobył aż 85 punktów. Juan Martin del Potro został czwartym ćwierćfinalistą tegorocznego US Open. Co ciekawe, na tym turnieju 29-latek nie stracił jeszcze ani jednego seta. W walce o półfinał przyjdzie mu się natomiast zmierzyć z Amerykaninem Johnem Isnerem. Dużo dzieje się także w rywalizacji pań. Do ćwierćfinału awansowała faworytka i reprezentantka gospodarzy Serena Williams. 36-latka w czwartej rundzie musiała rywalizować ze Estonką Kają Kanepi. Młodsza ze sióstr Williams pierwszego seta wygrała bardzo gładko, bowiem nie przegrała w nim ani jednego gema. W kolejnej partii przebudzenie mocy nastąpiło u Kanepi, która niespodziewanie zdołała doprowadzić w setach do remisu. O losach rywalizacji musiała więc zadecydować partia numer 3. W nim górą wzięło doświadczenie i siła Serena Williams. Amerykanka ostatecznie, wykorzystując pierwszą piłkę meczową, zakończyła trwające nieco ponad półtorej godziny spotkanie wynikiem 6-0, 4-6, 6-3. Teraz w walce o najlepszą czwórkę turnieju zmierzy się z Czeszką Karoliną Pliszkową. Serena to potrafi się mobilizować. Tak. Bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Weronika Jaskółka o sporcie. Przed nami kronika Verva Street Racing. Zapraszam w imieniu Rafała Kacprzaka. Jeszcze wcześniej, przed 20. Prognoza pogody Oli Zarzyckiej. O 20. Twita Republiki. Dziś gościem Emilii Pobłockiej i Łukasza Jankowskiego będzie Tadeusz Płużański, publicysta oraz szef Fundacji Łączka. O 21.00 punkt Katarzyna Gujska rozmawiać będzie z Beatą Mazurek, rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia.